Dzień dobry wszystkim. Ostatni weekend maja mamy teraz. A ostatni weekend maja oznacza to, że po przyszłym weekendzie wyruszam na dwutygodniową wyprawę rowerowo-kolejową do Wielkopolski. Tak jak opowiadałem w odcinku 41, moja podróż rozpocznie się od Torunia. To czy troszkę inaczej. Ze względu, że planowałem 3 dni rowerem się tam dostać. Plan się zmienił. Kupiłem bardzo tani bilet PKP z Lublina do Torunia za 24 zł plus 9 zł za rower, czyli to jest 30 coś parę złotych. 33 zł. Także skorzystałem z mega promocji. Z dynamicznych biletów PKP polecam. Im wcześniej zakupicie sobie bilet przez internet, to połączenie jedzie w ciągu tygodnia, tak w godzinach porannych, to ceny nawet obniżają się do minus 80%. Wracając do tygodniowej wyprawy, przede mną, tak mniej więcej określiłem, około 500, nie, około 600 km rowerem, w tym tam będzie chyba z 200 pociągiem, nie licząc z Lublina do Torunia. Zamierzam po prostu rowerem przejeżdżać tylko przez ciekawe miejsca, tam gdzie będzie możliwość przejazdu pociągiem z rowerem, tam wsiądę w pociąg i ten odcinek przejadę. Jako że po tym odcinku, co teraz nagrywam, następnym będzie już pierwszy odcinek z wyprawy, nastąpi troszkę dłuższa przerwa w publikacji odcinków. Około 2, maksymalnie 3 tygodni. Ze względu na to, że 2 tygodnie zajmie mi podróż, nie będę po drodze montował nigdzie, gdyż nie będę miał dostępu do komputera. Kolejne odcinki będą ukazywały się oczywiście w odstępach tygodniowych, już od końca czerwca. Myślę, że pierwszy odcinek z wyprawy, że się uda zamieścić we wtorek 23. Fajny!
Co to wpadło? To się wygięło. Proszę.